tak, nasz tyfon jest już w elementach. Tuba osobno, trąba, motor, no i cylinder. Jak wcześniej mówiłem, to jest tyfon tłokowy. Tu mamy tłok w środku. Torpowód. Przekładnia. No i teraz już ja wiem, dlaczego on miał taką chrypkę. Sami zajrzyjcie do środka. Co tutaj się stało? Musimy teraz zamówić części. Ta tuleja też nie jest w najlepszym stanie, także cały komplet zamówimy. No i później rozpocznie się składanie. No widzimy, nawet stworzeń wypadł. Wszędzie są bluzy. Jak przyjdą części, będę rozbierał to po kolei. To wam pokażę dokładnie. Bo trzeba będzie całą przekładnię tutaj oddzielić. Tutaj oddzielić. Zdjąć motor elektryczny. Tutaj rozłączyć. No i zobaczyć, jak to wygląda. Jak wyglądają łożyska, przekładnie, zęby. Ale to w późniejszym czasie. Musimy teraz złożyć zamówienie u producenta, żeby nam dostarczył części zamienne do tego tyfonu. No i tak to wygląda. Ciąg dalszy wkrótce. Dowiecie się, czy udało nam się temu pacjentowi pomóc i wróci z powrotem na swoje miejsce, na masz dziobowy. Nie będzie nam wiele lat służył. Także zapraszam do oglądania moich filmów. Dużo ciekawostek wam pokażę ze swojej pracy. Trochę nowych urządzeń. Także przy moich filmach nie będziecie się nudzili.